Moi drodzy, chciałam Wam pogratulować pięknego tańca. 38 punktów to jest naprawdę ogromnie, myślę, satysfakcjonujący wynik. To jednak nie wystarczyło, żeby tańczyć dalej i widzę, że tutaj chyba emocje jednak wzięły u Was górę, bo widziałam nawet, że na live po prostu poleciały Wam łzy. Jak się czujecie z tym, że na ten moment to jest koniec tej przygody z tańcem, przynajmniej w tym programie dla Aleksa, bo dla Ciebie zakładam, że nie. Dla mnie najbardziej mi chyba przykro, bo się przygoda kończy z tymi ludźmi, którzy są teraz i ja się czuję bardzo przywiązana, ale też jest mi bardzo, bardzo szkoda tej pracy, którą Aleks włożył, bo naprawdę się starał. Ja widziałam, jak było ciężko i tak dalej, ale z drugiej strony konkurencja jest tak silna, że nawet nie mogę powiedzieć, że ktoś powinien odpaść, bo jest ciężko. Wszyscy macie ciężki, ciężki wybór, kto powinien wygrać program. Także nam jest przykro, ale... Ale takie są. Ja w kolejnych edycjach będę mocno trzymał kciuki za Izabelę i jej partnera. I już mu zazdroszczę tych treningów i tego czasu. Dziękuję Ci, Izabelko. Jesteś wspaniała. Wspaniała przygoda. Aleks, Ty jesteś, rozumiem, zadowolony ze swojego dzisiejszego tańca, tego, co pokazaliście na scenie. Tak, tak. Szczerze mówiąc, jestem zadowolony, dobrze się bawiłem. To była fajna samba, pozytywna samba. I tak też zostanie w mojej pamięci. Ja bym chciała powiedzieć, że w trakcie samby w trakcie żadnego tańca, tak jak w tej sambie, my się dobrze ze sobą nie bawiliśmy. Tak. I my widzieliśmy to w swoich oczach i tak dalej, więc dla mnie wspomnienie, że tak zostało i to jest ostatni taniec, z jednej strony smutne, z drugiej strony piękne. Nie chciałem Cię zawieść, Izabelo, droga, a mam nadzieję, że będziesz dobrze to wspominała, naszą przygodę. No dobrze, moi drodzy, ale żebyśmy tak mogli w pigułce. Zatańczyliście, otrzymaliście bardzo wielkie brawa, 38 punktów od jury i odpadacie. Spodziewaliście się w ogóle tego? Ja, na tym etapie programu z takimi uczestnikami to w każdym momencie trzeba się spodziewać. Ja nawet rano udostępniłem taki filmik, w którym chciałem podziękować wszystkim właśnie sympatykom za dotychczasowe wsparcie, bo mówię, kto wie, czy to nie będzie ostatni taniec. Bo zdaję sobie sprawę, że tańczymy z tak zdolnymi ludźmi. Tu też jest kwestia popularności, bycia widzianym w mediach. Ja nie jestem, nigdy nie będę osobą, która chodzi po ściankach, specjalnie gdzieś się tam przewija i jest typem człowieka, który siedzi w social mediach, a to na pewno dużo pomaga. Natomiast... Ale wydaje mi się, że mogliśmy się bardziej spodziewać przed odcinkiem, że coś może się wydarzyć, ale w momencie, kiedy byliśmy już po tym tańcu, ja wiedziałam, że dobrze poszło, wiedziałam, że był taki dobry vibe i że super odbiór z zewnątrz, bo i uczestnicy do nas podchodzili. Tak. I myślę, że przez to jestem w większym szoku, że to się teraz wydarzyło, niż w ogóle akurat w tym momencie programu. Bo powiem Wam szczerze, że na przykład czytając komentarze, no to... Wiele osób zastanawia się, jak to się stało, że Dagmara i Marcin, którzy mieli 19 punktów, zostali, a Wy, mając 38, odpadliście. Są widocznie super ludźmi, mają grono osób, które ich wspierają i to jest piękne. Ja też lubię Dagmarę i Marcina. Fantastycznymi ludźmi, tak, także... Więc tak, większa rzesza fanów, sympatyków, to wszystko ma też wpływ na to. Mieliśmy piękne oceny od jury, za to bardzo dziękujemy. Myślę, że dla nas to też jest ważne, że chociaż osoby, które właśnie były specjalistami w tym programie, fajnie to odebrały, osoby, które są dla nas bardzo ważne, fajnie to odebrały i tak niech zostanie dla nas. Czyli nie jest tak na przykład, że czujecie żal, że to wy? Nie dosyć bardziej, bo już myśleliśmy o tym, co możemy przygotować na kolejny taniec, jeżeli byśmy oczywiście przeszli i to powodowało taką fajną ekscytację. Chciałoby się tańczyć tutaj, mi nie zależało od początku na tym, żeby wygrać ten program, ale chciałbym tańczyć jak najdłużej, poznawać kolejne tańce i przeżywać kolejne przygody taneczne z Izabelą, więc tylko tego szkoda, a żal, no nie.